czwartek 15 grudnia w Holu Filharmonii w Szczecinie w godzinach od 10 do 12 odbywał się specjalny kiermasz świąteczny. Jego organizatorem był Dom Pomocy Społecznej oraz Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. Co można było nabyć? Pamiątki przede wszystkim. Pamiątki jedyne w swoim rodzaju, tak, ponieważ jest to rękodzieło. Są to rzeczy wykonane przy pomocy terapeutów pracujących w Domu Pomocy Społecznej lub w stowarzyszeniach. I te prace są wykonywane przez naszych mieszkańców. Wszystkie rzeczy, które są tutaj zrobione, są jedyne, niepowtarzalne, mają swój klimat. Drugiej takiej rzeczy nigdzie się nie dostanie. Podczas kiermaszu można było zakupić m.in. ręcznie wykonane choinki, aniołki, kartki bożonarodzeniowe oraz świąteczne ozdoby. Cel zbiórki był bardzo szczytny. Pieniądze, które uzyskamy z dzisiejszego kiermaszu, są przeznaczone na różne potrzeby i wyjścia kulturalne z naszymi podopiecznymi. Często bywamy w kinie, teatrze, czasami do klubu, galerii pod fontanną chodzimy. No, na takie potrzeby też wewnętrzne grupy są te pieniądze przeznaczane. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej byli gośćmi kiermaszu. Dla nich czas świąt to czas niezwykły, gdy mogą pochwalić się swoją pracą, poczuć się potrzebni. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców Szczecina. W przeciągu 35 minut tak naprawdę my sprzedaliśmy już większość rzeczy, także myślę, że cieszą się one naprawdę bardzo dużym powodzeniem. Myślę sobie, że jest to też taki bardzo oryginalny prezent z okazji świąt dla rodziny, dla kogoś zaprzyjaźnionego. Ozdoby zakupione podczas kiermaszu będą zapewne doskonałą ozdobą świątecznego wystroju mieszkania lub prezentem.